Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, za czasów Batorego szabla zaczyna być dominującą bronią białą we wszystkich formacjach Wojska Polskiego. Proszę Państwa, w 1576 roku król Stefan w swoim uniwersale królewskim powołuje odrębną formację, husary jako odrębną formację jazdy. Do tej pory husarze byli, występowali po prostu w takich mieszanych rotach, jeśli chodzi o kawalerię, występowali pospołu z kopijnikami, strzelcami. Natomiast król Stefan w 1576 roku, tak jak wspomniałem wcześniej, uniwersale, dokonuje wyraźnego po prostu podziału, powstaje wreszcie w husary jako odrębna formacja Wojska Polskiego, powstaje po prostu husaria jako odrębny rodzaj jazdy. Już nie występują w tych w składzie jakby rot husarskich inne formacje, strzelce czy tam inne, i wprowadza też, jeśli chodzi o uzbrojenie, pełną standaryzację uzbrojenia husarskiego. I od 1576 roku husarze, oprócz kopii, oprócz koncerzy, zwanych też dalej mieczami, oprócz pistoletów, używają nieodzownie szabli. I proszę Państwa, szabla towarzyszy polskiej jeździe do 1939 roku jako jej podstawowy i często główny po prostu sprzęt, czyli jako podstawowa i główna broń. Nie inaczej też się dzieje w drugiej formacji, którą też król Stefan obejmuje ramami prawnymi, w tak zwanej jeździe kozackiej. Jazda kozacka też od tamtego czasu jest też po prostu wyraźnie napisane w tych artykułach, jak uzbrojony ma być kozak, jak uzbrojona ma być jazda kozacka. I tam wyraźnie się też pisze, że kozacy mają być uzbrojeni oczywiście jak najbardziej w rochatyny, mają być uzbrojeni w łuki, mają być uzbrojeni też często w rusznice. Natomiast też stałym i nieodzownym elementem uzbrojenia jest i pozostaje nadal szabla. Oczywiście szabla węgierska. Proszę Państwa, w innych formacjach też następują spore zmiany. Batory po Jagiellonach odziedziczył piechotę kwarcianą. Ta piechota była po prostu w bardzo złym stanie, była dosyć mocno zdemoralizowana i była też dosyć źle zorganizowana. Przede wszystkim dawny podział na pawężników, kopijników, proporników i strzelców powodował, że formacja ta była bardzo ociężałą formacją i była bardzo mało manewrowa. I powodował, że ta formacja miała bardzo małą siłę ognia. Trzeba było coś zmienić w polskiej piechocie i Batory zmienia to. Wprowadza już pierwsze roty na wzór piechoty węgierskiej uzbrojonej w szable i rusznice. Już pierwsze doświadczenia w wojnie z Gdańskiem i między innymi w bitwie pod Lubieszewem 17 kwietnia 1577 roku pokazały, że ta zadziorna piechota węgierska jest po prostu doskonałym materiałem, na której podstawie możemy budować swoją formację polskiej piechoty. Tak jak wspomniałem wcześniej, w bitwie pod Lubieszewem Węgrzy spotykają się ze sławną formacją, najemnymi landsknechtami Winkelbrucha, uzbrojonymi w katzbalgery, na przykład w miecze dwuręczne, długie, w piki. Katzbalger to taka, bym powiedział, krótki miecz z 60-centymetrowym ostrzem, z jelcem w kształcie litery S. Bardzo ciekawa broń. Dwuręczne miecze to wiadomo, prawda? Jeśli chodzi o piki, no to 5-metrowe piki. I właśnie w tej bitwie dochodzi do starcia sławnej formacji landsknechtów dowodzonych przez Winkelbrucha z Węgrami. I okazuje się, że piechota węgierska świetnie sobie radzi z landsknechtami. I starcie można opisać bardzo, bardzo prosto. Węgrzy najpierw odrąbali za pomocą szabel końce niemieckich pik, a następnie wdarli się w głąb szyku z szablami w ręce i dokonują masakry landsknechtów. Reszty dokonuje już atak z boku polskiej husarii i pod Lubieszewem pada
4,5 tysiąca Landsknechtów po prostu no, są zabici, natomiast 5 tysięcy Landsknechtów idzie do niewoli. Także jest to po prostu no, wyraźny znak, że Węgrzy stanowią doskonałą formację piechoty, jest są formacją bardzo zadziorną i szable, których używają, świetnie zdają egzamin na placu boju. Proszę Państwa, w armiach Batorego też występują inne narodowości. Występują też na przykład narodowości, które w swojej tradycji nie mają zapisane używanie szabel. Występują też na przykład Niemcy, prawda? Czyli piechota cudzoziemska, piechota najemna niemiecka, która używa na przykład pik, używa rapierów, używa też często pałaszy niemieckich. Niemcy oczywiście nie mają swojej tradycji używania, tak jak wspomniałem wcześniej, szabel. Występują też na przykład Szkoci i Szkoci występują w dosyć dużej liczbie. Występuje na przykład w bitwie pod Pskowem 1581 roku bardzo duży oddział Szkotów, jest ich około 250. I Szkoci też stanowią świetny rodzaj piechoty. Można też w zasadzie domniemywać, jak ci Szkoci byli uzbrojeni. I mogę Państwu powiedzieć, że te osoby, które myślą na przykład, że Szkoci w Europie używali często claymorów, czyli długich dwuręcznych mieczy, muszę te osoby troszeczkę rozczarować. Najprawdopodobniej w Europie Szkoci nie używali tych dwuręcznych mieczy. Dlaczego? Dlatego, że prawodawstwo szkockie z XVI-XVII wieku mówiło wyraźnie, że po prostu zabrania się wywozić ze Szkocji białej broni, czy w ogóle jakiejkolwiek innej broni. I taki rekrut szkocki, taki najemnik szkocki, który był zaciągnięty do jakiejś armii europejskiej w Szkocji, mógł co najwyżej Szkocję opuścić ze sztyletem, ewentualnie z jakimś łukiem przy boku, czyli nie było mowy o wywozie broni ze Szkocji. Dlatego, tak jak wspomniałem, Szkoci głównie uzbrajali się w broń europejską na kontynencie i głównie za pomocą broni europejskiej walczyli czy to w wojnie 30-letniej, czy to jak wspomniałem na przykład wcześniej w armiach Batorego w bitwie pod Pskowem. W ogóle na temat też sprzętu, czy białej broni używanej przez Europejczyków na zachodzie Europy, czy wojsk najemnych może lepiej, które walczyły też w Polsce, powiem może w następnym odcinku, ale tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o autorament Polski, jeśli chodzi o husary, jeśli chodzi o kozaków, jeśli chodzi o piechotę węgierską, później nazywaną też polsko-węgierską, to w zasadzie od drugiej połowy XVI wieku i przez cały XVII wiek dominuje szabla wzoru węgierskiego i jest to szabla, która, no, bym powiedział, jest najbardziej popularną szablą w tamtym czasie w polskiej armii, w polskim autoramencie. Natomiast wojska obce, wojska najemne, które na przykład są zaciągnięte na zachodzie Europy, czyli wojska cudzoziemskiego autoramentu, często używają innej broni i może na temat innej broni powiem już w następnym odcinku. Także może to dzisiaj na tyle. Dziękuję ślicznie wszystkim za uwagę, za oglądanie moich odcinków, za subskrypcję. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia.